Cześć, tu Hanna. Jest 17 sierpnia 2023 roku. Jestem w Tokio. Nagram dzisiaj dwie części. W pierwszej części opowiem Wam o cykadach. Podobno cykady żyją 7 lat w ziemi, a potem wychodzą, zrzucają swoją powłokę i wychodzą już ze skrzydłami jako cykady, po czym żyją bardzo, bardzo krótko. Mówi się, że 7 dni, może krócej, może dłużej. W każdym razie jest to plan cykady i takie właśnie są cykady. A mnie się wczoraj udało sfilmować cykadę, a dzisiaj udało mi się sfilmować dla Was porzuconą przez cykadę swoją starą skórę 7-letnią, czyli po japońsku nukegara. I pokażę Wam cykadę. Cykada zatrzeszczała parę sygnałów do Was, wysłała do Was wiadomość. Sami sobie możecie ją odszyfrować. A dla mnie to jest taki przekaz, że czekanie 7 lat, aż plan się ziści. Czasami niestety w naszym świecie tak jest, że musimy bardzo długo czekać, męczymy się, ale potem plan się zrealizuje. I nic nie może zatrzymać tego, co nadchodzi, bo przekształcenie się nasze w cykadę ze skrzydłami nie może zostać powstrzymane, bo to jest taki proces całej natury. Oprócz tego zapraszam Was na Telegram. Na Telegramie mam kanał. Kanał nazywa się Fab News Polska i tam jest więcej materiałów do nagrywanych przeze mnie wiadomości z polskimi opisami, więc jeżeli Wam brakuje polskich wyjaśnień, to na kanale na Telegramie są materiały oryginalne z polskim opisem, tam mi jest wygodniej wrzucać, więc zapraszam na Telegram. Skrót do kanału na Telegramie jest FabNewsJP. Nie mylcie z jakimiś innymi nazwami, ponieważ czasami ktoś się podszywa pode mnie i pod kanał, więc uważajcie na to. Zapraszam Was do oglądania. A potem oczywiście na wiadomości. Serdecznie pozdrawiam. Cykada. Powiedz coś dla widzów Fab News. Pozdrawiam Was. Chcę Wam dziś pokazać domki w mojej okolicy. Tutaj mamy taki mały park, osiedle domków. Każdy domek jest inny. A mnie się najbardziej podobają te, które są w stylistyce z epoki Edo.
mówi o czymś takim jak tutaj, że jest inspiracja epoką Edo. Są takie daszki, wejście do domu i daszki na różnej wysokości. Takie inspiracje starą japońską architekturą. I tutaj mamy taki domek inspirowany starą japońską tradycją architektury z epoki Edo. Bambusowe płotki, takie osłony na okna, okiennice. Dach pokryty dachówką. Mamy też domki w stylu amerykańskim czy kanadyjskim. Także mamy tu na osiedlu pełną różnorodność. Podobno cykady siedzą 7 lat pod ziemią, potem wychodzą z ziemi, zostawiają swoją powłokę, a same wychodzą ze skrzydłami z tej powłoki, takie jak tutaj widać. I to jest tak zwana nukegara, czyli powłoka, którą cykada zostawiła. I to widać, jaki był kształt. Dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam.